Dzień dobry, witam serdecznie, moi mili. Pomimo, że sezon jeszcze u wielu z Was pewnie trwa, ogrodniczy, zresztą u mnie też, jak widzicie, i słoneczniki, i jeszcze różne cukinie, i nawet pomidory jeszcze zbieram ze szklarni, pełno w grządkach podwyższonych jeszcze warzyw, owoce. Jeszcze sezon jest, zrobiło się nawet ciepło. Ja z racji, jak zwykle, braku możliwości czasowych i obowiązków tam związanych jeszcze z budową domu, to na jesieni już odpuszczam różne rzeczy i po prostu skupiam się, czekam tylko na to, żeby już tu skończyć ten sezon, powiem szczerze, żeby tam się zająć robotą i po prostu zaczynam powoli, bardzo powoli, ale jednak zaczynam ogarniać już ogród. Seria Ogarnąć ogród, która no, jest prowadzona od zeszłego roku i dorobiła się już nawet kopii nazwy u kogoś. Jak zresztą kanał w Szumilesie też, ile to już Szumilasów ponazywano, to jest masakra. Mam nadzieję, że kolejni ludzie zakładający różne kanały będą mieli więcej inwencji, a nie będą ciągle tylko zżynać z nas za przeproszeniem. Natomiast seria Ogarnąć ogród zaczyna wracać na kanał do nas. A powoli będą znikały ogrodowe pierdamony, które traktują o tym, jak to tutaj no, różne rzeczy się robi w sezonie ogrodniczym, a Ogarnąć ogród mamy w zeszłym roku, taką serię zacząłem. I jest ona o tym, jak właśnie już na jesieni sobie tutaj powoli to zagospodarowywać. Dzisiaj chciałem trzy słowa powiedzieć na temat gnojówki, właściwie właśnie trzy patenty. No, w sezonie robimy różnego rodzaju gnojówki, tudzież gnojowice, różnie to tam ludzie nazywają. Ja gnojówką nazywam zwykle te takie no, mikstury roślinne, że tak powiem, a gnojowicą jednak te odzwierzęce, tak żeby je rozróżnić, ale to już tam mniejsza o to. Chodzi o płynne nawozy. Powiem tak, ja już tej gnojówki czy gnojowicy nie używam teraz praktycznie w ogóle, dlatego że nie mam takich... Na przykład jak z żywokostu, powiedzmy, tak? Nie mam żywokostu, więc nie mam czym tych pomidorów odżywiać tam dobrze gnojówką, taką, która je wybarwi po prostu. Mam jedną, jedyną, ostatnią gnojówkę, taką pomieszaną. Trochę pokrzywy było, trochę wrotyczu, trochę mniszka lekarskiego. Taka, że u mnie to zwykle tak jest, że robi się w większej beczce, a nie we wiaderku, rzadko we wiaderku na początku sezonu, jak jest mało roślin, małe są, to robię we wiaderkach, później w beczkach i raczej nigdy nie jest tak, że zrobię, wykorzystam i robię następną, tylko trochę odleję, wsadzę nowe rośliny, zaleję trochę świeżą wodą i to tak się cały czas, że tak powiem, robi. I to nie jest też złe, bo różne no, drogocenne... Myślałem, że mnie tu zachodzi od tyłu coś... Różne drogocenne, na przykład organizmy, mikroorganizmy, bakterie się tam namnażają. No i szkoda to tak wylać i wlać świeże, żeby się robiło od początku. To tak jak i z kompostem. Warto na przykład wziąć 3/4 kompostu, wykorzystać 1/4 w kompostowniku, zostawić i nasypać nowy materiał, wymieszać. Wtedy to życie glebowe, tam kompostowe już działa na korzyść tych nowych materiałów. Szybciej po prostu. Tak samo robię z gnojówką. No ale zawsze mi zostaje na koniec troszeczkę. I co z nią zrobić? Jak ją zagospodarować? No chyba nie ma nic prostszego w ogrodzie, bo możemy zrobić właściwie wszystko, co mamy ochotę. Przed jedną rzeczą tylko troszeczkę przestrzegam, bo mamy jakby trzy rzeczy. Przechować do przyszłego roku, wlać do kompostownika i wykorzystać na grządki jeszcze teraz jako nawóz. I trochę przestrzegam przed tym ostatnim, dlatego że nie wszystkie rośliny teraz, właściwie rzadko która w ogóle, potrzebuje w tej chwili jeszcze azotu do wzrostu. One tego potrzebują głównie na wiosnę, jeszcze no latem, ale na jesień to już rzadko. To tutaj już bardziej zaczyna grać rolę na przykład potas w przypadku pomidorów, jakiś jego niedobór wychodzi na źle wybarwionych pomidorach. Natomiast azot nie jest już ani wskazany, ani potrzebny, więc raczej ta opcja jest do tego, żebyśmy wylewali tę gnojówkę. Również może być rozcieńczona na pole, na grządki, ale w momencie, kiedy tam już nic nie rośnie, albo rosną takie rośliny, którym nie zaszkodzimy. Na przykład no nie wiem, stoimy koło malin tutaj, one dojrzewają, no tak średnio wylewać to azotowe, ale na przykład borówki już powoli już przestaje mieć borówki. Jeszcze trochę będą, ale jeszcze chwilę. Ja teraz jak podleję je azotem, tak naprawdę
nie za wiele co im się tam stanie, bo one już wiedzą, że już się jesień zbliża, owoce już wydały, więc najwyżej jeszcze tam kawałeczek coś podrośnie. Mniej to zaszkodzi niż jak na przykład podleję pomidory. Tam w wielu takich jednorocznych jeszcze roślinach, warzywach jest tak, że nadmiar tego azotu powoduje jakieś problemy właśnie z dojrzewaniem owoców. Także tutaj trzeba uważać przy tym wylewaniu gdziekolwiek tego tak, no, pomyśleć chwilę, żeby nie przegiąć z ilością po prostu. Nawet jeżeli podleję pomidory tą gnojówką, ale ona będzie bardzo mocno rozcieńczona, to tam wiele się nie stanie, tak? Ale żeby po prostu trochę uważać z tym. To jest takie, można powiedzieć, najbardziej niebezpieczne. Druga sprawa, której ja nigdy nie robię, bo staram się od samego początku wiosny już biegać i zbierać pokrzywy i inne rzeczy, to jest przechowywanie gnojówki. Ja na przykład wysuszyłem sobie skrzyp polny i będę robił na wiosnę gnojówkę z tego skrzypu wysuszonego i będę pryskał brzoskwinie przeciwko kędzierzawości liści. Ale mógłbym zrobić teraz już wcześniej, znaczy się latem, powiedzmy, gnojówkę ze skrzypu i ją przechowywać. Na przykład w baniakach różnych możemy wlać taką gnojówkę przykładowo do takich 5-litrowych baniaków, zakręcić i tyle. I teraz tak, po pierwsze warto nie przechowywać tego na zewnątrz, bo wiadomo, że jak nalejemy zbyt dużo i przechowujemy na powietrzu, gdzieś tam no, na zewnętrzne warunki jest to narażone, no to może nam zamarznąć i rozsadzić, a potem jak znowu zacznie odmarzać, to po prostu się wyleje przez te dziury, tak, które uszkodziły nam no, baniak czy jakieś tam butelki. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie jestem taki bardzo chętny do tego przechowywania, dlatego że nie wiem, wiecie, mówi się o tym, że wodę kupujemy w tych baniakach różnych, tych butelkach plastikowych i że z niej wydobywają się jakieś świństwa, znaczy do niej, z tych petów. Nie wiem, kto to nazwał pet. Nie z tych petów, tylko z butelek tak zwanych pet. No tych plastików i że one nie są zbyt zdrowe, pomimo że się starają ludzie tam niby, żeby były coraz zdrowsze, to jednak te plastiki mogą wydzielać jakieś mikrodziadostwa. I oczywiście my tej gnojówki nie będziemy pili jak wodę, ale jednak jeżeli się wydzielają jakieś świństwa rzeczywiście, a w przypadku gnojówki, która ma jakąś tam swoją intensywność, jakąś tam kwasowość czy coś, jest mniej neutralna niż woda, może wzmaga jeszcze to, że coś tam się z tego wydobywa i po prostu wlewamy to do ogrodu, a potem rośliny mogą to też pić. No, może taka hipokryzja, bo mam w plastikowej beczce tutaj gnojówkę, ale przynajmniej częściowo staram się ograniczać i nie przechowuję tego zimą, bo po prostu nie ma za bardzo to sensu. W moim przypadku mam tego mało i niewiele, co tam już mi zostało i obawiam się właśnie tego, nie mam za bardzo gdzie tego trzymać, jak jeszcze gdzieś pęknie, nie wiem, w jakimś garażu czy coś, taki baniak przemrożony, to może z smrodu tylko narobić. Jeżeli chodzi o... kończąc tę hipokryzję, no nie mam jakby drewnianej beczki, nie mogę takiej zdobyć za normalne pieniądze i szczelnej, także no, korzystam też z tych plastikowych elementów, jak i beczka, jak i tam poliwęglan na szklarni, ale staram się trochę ograniczać, więc tutaj jeżeli jest szansa, że coś do tej gnojówki plastikowego się tam wydziela z tych butelek, tego nie wiem, nie potwierdzam, ale no, są takie doniesienia o wodzie, więc tu można się domyślać, że też, no to po prostu jakby no nie unikam tego, tak? I czy tracą jakieś właściwości takie gnojówki przechowywane? Nie mam takich potwierdzonych informacji, żeby traciły, ani potwierdzonych, żeby nie traciły. No domyślam się, że świeże może są bardziej tam jakieś intensywne, zwłaszcza w azot łatwo utleniający się, jeśli stoi w takiej beczce otwartej jakaś gnojówka, to długo po prostu działa powierzchnia z tlenem, znaczy no, utlenia się po prostu ten azot, tak? Więc może jakieś tam straty są, czy po jakimś takim przemrożeniu coś się złego dzieje, też mi ciężko wam powiedzieć, nie znalazłem takich informacji. Więc jakby podsumowując te dwie metody, to ta pierwsza, lania już od razu tutaj do ogrodu bezpośrednio na jesień, to trzeba trochę uważać, żeby nie przegiąć, żeby nie popalić tych roślin, gdzieś tam jeszcze nie zaszkodzić ich w ich dojrzewaniu, czy
w przygotowywaniu się do jesieni, bo jak roślina teraz nagle się zrobiło ciepło u nas i może się okazać, że dostanie tego azotu, to zgłupieje i będzie chciała dalej rosnąć. Więc tutaj bardzo ostrożnie, troszkę mniej ostrożnie, ale da się no, przechowywać. Natomiast ja tak naprawdę polecam Wam, żebyście to wylali do kompostu. Po prostu. Na wiosnę się chodzi i zbiera świeże rośliny, w których jest dużo soków, mocy takiej, no po prostu jest trochę. Trzeba poszukać sobie miejsca, gdzie się zaczynają. Oczywiście zaczynają rosnąć takie rośliny szybciej. Oczywiście, bo Wy się pytaliście mnie, skąd ja tak szybko pokrzywy mam, że u Was jeszcze nie rosną. No po prostu w jakimś jednym miejscu znalazłem i tyle. W innym miejscu były dopiero za miesiąc praktycznie. Także trzeba sobie znaleźć miejsce, no ewentualnie przechowywać właśnie takie rzeczy, które od wczesnej wiosny potrzebujemy, jak na przykład ten skrzyp na kędzierzawość liści, a jego jeszcze nie ma, tak? No to jest dobra metoda wtedy, żeby to przechowywać, czy wysuszone, czy takie zrobione już gdzieś w baniaku, no bo skrzyp się dopiero latem tak naprawdę pojawia, więc to już jest za późno, żeby pryskać tak zapobiegawczo na te chociażby brzoskwinie. I ta trzecia metoda, no wylewania do kompostownika, o tyle jest to dobre, że dolewamy materiał, który ma w sobie właśnie różne mikroelementy, to jest jedna sprawa, ale to życie takie w środku tam jest. Różne mikroorganizmy, może jeszcze kiedyś zbadamy tę gnojówkę, jak nam się uda, żeby Wam przybliżyć mniej więcej, co to tam się rozwija, jakie tam organizmy się rozwijają, ale określa się je po prostu tak w ogrodnictwie, na jakby, że są korzystne dla nas. I nie tylko gnojówki są traktowane jako taka, można powiedzieć, bomba minerałowa dla roślin, tylko bardziej właśnie ze względu na te organizmy, które potem pomagają w takiej symbiozie z na przykład z drzewem i glebą, pomagają temu drzewowowi pobierać różne składniki z gleby, które już tam są, ale te organizmy pomagają. Bardziej jako taki, jakby to powiedzieć, aktywator też jest traktowana gnojówka. Oczywiście zależy też jaka, ale ogólnie biorąc w jeden nawias to wszystko, te wszystkie gnojówki, no to jako taki aktywator właśnie glebowy. Słuchajcie, jesień to jest czas, kiedy mamy dużo materiałów z ogrodu, będziemy dorzucać i po prostu warto dorzucić też, dolać taką gnojóweczkę, żeby właśnie aktywować jeszcze pracę, żeby jeszcze przed zimą wypełnić kompostownik wieloma materiałami i płynnymi i stałymi przede wszystkim, aktywować do pracy, aby ten kompost jeszcze nam zaczął pracować, aby się rozgrzał, aby jeszcze przez przynajmniej miesiąc, dwa, nawet jak już przyjdzie mróz, to jeszcze w środku kompostownika po prostu tam się to wszystko rozgrzewa i pracuje. Dlatego ja sobie nalewam, nie rozcieńczam tego, po prostu rozlewam po kompostowniku, bo dużo deszczu u nas jest w tym sezonie, więc nie ma sensu tego rozcieńczać, tam kompostownik jest mokry. No i bierzemy się za robotę. Jak tu widać, bardzo ciemna, intensywna gnojóweczka z różnych naprawdę roślin. Idzie to wszystko do kompostownika, jest jej na tyle dużo, że ja mam 4 komory i do każdej pójdzie po jednej konewce około tam 8 czy 10 litrów. No i zostają oczywiście kawałki roślin z wrotyczu tutaj na przykład dodawanego tak naprawdę no, nie tak dawno. Zostało dużo, on jest twardy, więc to tak szybko się nie rozkłada. Z pokrzywy właściwie nic tu już nie widać. To również wszystko ląduje w kompostowniku. Można opłukać beczkę i to, co się opłukało, ta woda taka brudna, również do kompostownika aktywować. Teraz kompost jeszcze właśnie na jesieni. I jesteśmy obok kompostownika. Jeden tutaj ma taki starszy materiał, już właściwie można by było wykorzystać gdzieś pod krzewy. Tutaj nowe materiały, jak widzicie, trochę chwastów, trochę tektury czasem wrzucam dla tych dżdżownic, nawet obornik ze słomą. Tutaj znów taki bardziej przerobiony, a tutaj kompost kwaśny, a zaczniemy sobie od niego. Kwaśny, czyli takie ma wszystkie materiały uznawane za zakwaszające, ponieważ w tym właśnie kompostowniku najmniej jest takich
organizmów pożytecznych, bo tu jest mało azotowych materiałów, mało takich odżywczych i niechętnie w nim siedzą nawet dżdżownice, to tutaj właśnie podlejemy w pierwszej kolejności. Widzicie, jakie to aktywne. Rozlewam na sobie sitko, wiem, żeby tak rozlać, ale ja to się tam nie chrzanie w tańcu, bo mi się nie chce. Można zrobić tak, żeby się nie wylewało bokami, to na przykład pół konewki wlać tu, pół tutaj do obok do kompostownika, a za chwilę drugą konewkę wykorzystać do podlania znów. A ja zrobię tak, że tutaj o, poszła na dwa poszła kompostowniki, jedna konewka, to teraz pójdzie też tutaj. Tu jest świeży materiał, od spodu jest trochę starego kompostu, świeży materiał jest tutaj, można wylać, chociaż nie będę lał go tu tak bardzo, bardzo dużo, bo tu też poszedł obornik i koński i owczy, więc tu do tego starszego takiego kompostu dolejemy mocno, żeby jeszcze zaczął właśnie pracować przed zimą. A nawet tu mam taki najstarszy, do którego zbieram na przykład, widzicie, skórki od bananów i wszystkie inne rzeczy takie dla pomidorów dobre będę zbierał, żeby dorzucić jeszcze na wiosnę chyba dopiero. To wlejemy tutaj troszkę. Beczka to nie jest za dobry środek, znaczy za dobry zbiornik na robienie kompostu, bo tylko z tej strony tlen dochodzi. No ale trudno, już nie mam tylu tych kompostowników. O, i tu teraz podlałem i resztę wyleję tak samo. Jedna konewka pójdzie na dwa kompostowniki, powiedzmy, i będzie tego koniec. No i same resztki się dorzuci też. Słuchajcie, resztki dorzucam do tego nowego kompostu. Już mi się nie chce tego rozdzielać i tak to potem zawsze mieszam jedno z drugim, więc dorzucimy tu. O, nie chcą wyjść dziady. No patrz, daje. Te zwroty czu takie oporne. No i opłuczemy jeszcze beczkę, żeby tak z niej nie śmierdziało, żeby nie była taka brudna. O, jeszcze taka zielonkawa woda wylatuje. Dużo takiego osadu jest. No już jest prawie czysta. Do drugiej może komory trochę. O! I tyle. Można wysuszyć i mamy gotowe na przyszły sezon. Ja mam po robocie, zajmuję to, nie wiem, godzinkę, takie gdzieś tam po rozlewanie tego, po wyczyszczenie beczki, czy po nalewanie do baniaczków, przechowywanie, kto co tam uważa za stosowne i w jaki człowiekowi jest potrzebny sposób to do wykorzystania. To jakieś nieskładne zdanie złożyłem, dziwne, ale w jakiej formie potrzebujecie i kiedy tak po prostu będziecie robić. Polecam jednak nawozić tym na jesień, no nawozi się, prawda, też grządki pola, ale jednak raczej jak już nie mamy na nich roślin, to raczej wtedy albo rzeczywiście taką późną jesienią, kiedy to rośliny już się szykują do snu i po prostu właściwie nie będą już z tego korzystać, tylko to zaprocentuje na przyszły rok. Co do przechowywania, to tak jak mówię, w zależności co to jest, komu jest to potrzebne, ja w tej chwili nie przechowuję w ogóle takich rzeczy, jedynie co to ten skrzyp, no ale to mam wysuszony, chociaż mogłem zrobić gnojówkę i przechować jako płyn po prostu. Dolewam do kompostownika, ktoś może powiedzieć, że to takie marnotrawstwo, bo przecież ten kompost to jest żyzny materiał, po co dolewać do niego gnojówkę, jak można na grządki, ale to będzie dla nas pracowało. On dzięki temu jest dobry jako nawóz, ten kompost, dlatego że jest różnorodny. Jeżeli będziemy dorzucać same chwasty, no to nie będzie najlepszy ten kompost. Jeżeli będziemy dorzucać jeszcze obierki różne, owoców, trochę gnojówki dolejemy, troszkę dodamy obornika, troszkę jakieś tam słomki, trawy, czegoś taki, no zróżnicowany zrobimy, liści troszkę. Teraz jest ten czas, że niedługo będą, jeszcze tego nie widać, bo jest jeszcze wcześnie, ale ja mam po prostu tyle
różnych zajęć i bardzo intensywny się szykuje czas zimowy dla mnie nad budową domu, żeby się przeprowadzić w końcu, że już muszę powoli, powoli robić takie pojedyncze rzeczy. Tutaj sobie gnojówkę, potem znajdę jakiś dzień, żeby przed jesienią skosić działkę, żeby już nie mieć takich chaszczy na wiosnę. Jeszcze jeden dzień poświęcę właśnie pewnie na przerzucenie kompostu, czy na dorzucenie różnych rzeczy. Albo będę tak robił sukcesywnie, powoli, powoli, dlatego już tę serię Ogarnąć Ogród zaczynamy. I jeżeli macie może jakieś pomysły jeszcze, co zrobić z gnojówką, dajcie znać, jak zagospodarowujecie. Jeżeli chcecie też się dowiedzieć czegoś może ode mnie, jak ja robię, nie mówię, że to najlepsze sposoby, ale czasem pytacie, więc się dzielę tymi informacjami na temat innych rzeczy przed zimą, jak różne rzeczy zrobić, to dajcie znać, dajcie jakieś pytania, prośby, to ja wtedy postaram się na to odpowiedzieć. Będzie na pewno coś o szklarni, o tym, jak ją tam umyć, jak ją tam troszkę może zdezynfekować, zobaczymy, chociaż ja nie jestem miłośnikiem tych całych dezynfekcji, bo uważam, że nic nie dają tak naprawdę, ale coś tam będziemy pewnie robić, zaszczepiać jakieś organizmy właśnie do gleby może i tak dalej, i tak dalej. O, można było po sezonie pomidorowym już wywalić pomidory i tę gnojówkę tam wylać właśnie na glebę w szklarni, ale u nas ten kompost tam pewnie trafi, więc to jest takie inwestowanie w kompost najlepszych materiałów, daje nam potem najlepszy nawóz w ogrodzie. Tyle, moi drodzy. Pomimo, że jeszcze zbieram borówki, pomidory, selery, pory, wszystko jeszcze tam, jabłka niezebrane i tak dalej, sezon jeszcze trwa i jeżeli się taka pogoda utrzyma jak dzisiaj, to będzie trwał jeszcze z półtora miesiąca przynajmniej, ale no ja już powolutku, wiecie, jak się ma dużo zajęć, no to trzeba sobie szukać chwili na to, żeby zacząć sprzątać przed kolejnymi pracami. Także ja już się za to wziąłem, jedną rzecz mam zaliczoną, jak będziecie chcieli o innych się dowiedzieć, dajcie znać, tak jak mówię, macie pomysły na gnojówki, jakieś tam wykorzystanie, też dajcie znać, chętnie przeczytam i inni przeczytają i coś się dowiedzą od Was też. Dziękuję bardzo i do zobaczyska, pa, pa.